Specjalnie dla kobiet zagrał dziś w Bełckim Centrum Kultury Piotr Karpienia. Jako pierwsze Ełczanki miały okazję przedpremierowo usłyszeć piosenki z debiutanckiej płyty artysty. Na koncercie Piotr Karpienia kobietom nie zabrakło jednak również panów. Wokalista ze sceny podziękował władzom Ełku i mieszkańcom za okazane mu wsparcie. Jak powiedział Radiu 5 Piotr Karpienia, występ w rodzinnym mieście to ogromna przyjemność. Gramy wszystkie utwory z nowej płyty, premierowe. To jest bardzo miłe uczucie. Trema jest normalnie tak jak zawsze, ale to jest niesamowicie miłe uczucie grać, występować przed ełcką publicznością i to jest pierwszy koncert w tak dużym składzie z nowym zespołem. No a to jest dla mnie też duży prezent jakby tutaj od pana prezydenta Tomasza Andrukiewicza i Artura Urbańskiego i też Urzędu Miasta, bo bez nich do tego by nie doszło na pewno. No i miejmy nadzieję, że to pomoże nam wszystkim. Nie tylko mi, ale też Ełczanom i naszemu miastu. Przyciągnie też turystów do naszego miasta. Ełczanki, które przyszły na koncert, przyznały, że były ciekawe utworów, które znajdą się na krążku Karpieni. Koncert jest doskonałym prezentem na Dzień Kobiet, mówiły panie. Dostałam zaproszenie, dlatego skorzystałam z tego zaproszenia. Akurat głosowaliśmy wcześniej jego programu na niego i cieszymy się, że mogliśmy przyjść jako pierwsi Ełczanie na jego koncert. Bo słyszałam właśnie, że jest jako pierwszy, daje ten koncert z nowej płyty, więc jestem bardzo zadowolona. Jest bardzo popularny w Ełku i lubię jego piosenki. Lubię koncerty, a jeszcze naszego wykonawcę Ełczanina, to bardzo się cieszę, że jest. Muzyka jest fajna. Sama osobowość jest, no i Wnusia lubi, to jest idol. Piotra Karpienia? Tak. A dlaczego go lubisz? Bo ładnie śpiewa. Koleżanka do mnie zadzwoniła, powiedziała, że ma zaproszenie. Co prawda cały dzień dzisiaj siedziałam właśnie i myślałam o tym koncercie, jak szkoda, że nie mogę iść, bo nie mam biletu i siedzę w pracy, no i taka niespodzianka mi się trafiła. Bardzo fajny prezent, jeden z lepszych. Debiutancki album Piotra Karpieni w sklepach już 17 kwietnia.